Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Dziś przychodzę do Was z filmem, który wiem, że jest Waszym absolutnym ulubieńcem, czyli ulubieńcy całoroczni. Ja również bardzo lubię te filmy, ponieważ to jest taki zbiór wszystkich perełek z całego roku, wszystkiego tego, co zrobiło na mnie jakieś większe wrażenie na dłuższy czas. I słuchajcie, tradycyjnie również mam tutaj kilka kategorii. Oczywiście największą kategorią jest makijaż i pielęgnacja, więc przechodzę od razu do pierwszego produktu. Pierwszym produktem jest podkład HD z firmy MAC Pro, MAC Pro. To nie jest MAC Cosmetics, to jest zupełnie coś innego, jest to francuska marka, natomiast niestety na chwilę obecną jest jeszcze pewien problem z dystrybucją tego podkładu w naszym kraju. Ja noszę odcień 02 i jest to podkład, który jest bardzo wodoodporny i tym mnie naprawdę zauroczył, że jest satynowy, nie jest jakiś ciężki, a jednocześnie się bardzo, bardzo długo trzyma i on na mojej skórze wygląda naprawdę świetnie. Dzisiaj akurat go na twarzy nie mam, ponieważ jestem opalona po wakacjach, natomiast muszę Wam powiedzieć, że jeżeli tylko będziecie mieli taką możliwość, żeby zakupić sobie ten podkład, czy dla siebie, czy dla klientek, to szczerze go Wam naprawdę polecam, ponieważ to jest naprawdę absolutny hit. Następny hit, jeżeli chodzi o twarz i kolorówkę, jest to korektor Lasting Radiance z Rimmela. Ja mam akurat odcień obecnie 0,30, ponieważ no, tak jak właśnie wspominałam, jestem troszeczkę opalona. Za co polubiłam ten korektor? Za to, że jest nawilżający, że mimo wszystko to krycie jest takie, powiedzmy, średnie, czyli takie, jakie ja potrzebuję na co dzień. Polubiłam go za to, że on również po wielu godzinach wygląda bardzo dobrze, mimo że gdzieś tam w ciągu dnia mi się delikatnie wyciera i delikatnie faktycznie ta skóra zaczyna być widoczna, to on znika w taki sposób, że ja go na tej skórze nie widzę, żeby się ważył, nie widzę, żeby się zbierał w zmarszczkach, więc mi to odpowiada, ponieważ ja nie szukam na co dzień podkładów, korektorów tak samo, które byłyby ciężkie, które byłyby bardzo kryjące i ja nie mam nic przeciwko temu, żeby moja skóra się po jakimś czasie zaczęła świecić. Generalnie dla mnie najważniejsze jest to, żeby po prostu ten produkt na twarzy po jakimś czasie wyglądał naturalnie i żeby się nie rzucał w oczy. Także jeżeli chodzi właśnie o całą tą serię Lasting Radiance z Rimmela, zarówno jeżeli chodzi o korektory, jak i podkłady, to tutaj również myślę, że mogę Wam te korektory z takich drogeryjnych polecić. Kolejny produkt jest to produkt, który już od jakiegoś czasu podbija zarówno Instagrama, jak i YouTube'a, mianowicie Omega Bronze z marka Jacobsa. Ja mam odcień 104, czyli Tantastic. Jest to bardzo fajny odcień, raczej powiedziałabym do jaśniejszych cer, nawet widać, że mimo teraz, że jestem opalona, no to on jest dla mnie taki nie za ciemny, więc dla mocnych, ciemnych karnacji nie, natomiast dla, powiedzmy, takich jasnych w kierunku średnich jak najbardziej. I ten bronzer, poza tym, że przepięknie pachnie i bardzo ładnie się rozprowadza, bardzo łatwo się nim pracuje, on ma taki fajny odcień zarówno do modelowania twarzy, jak i do opalania delikatnego tej twarzy, więc jest to bardzo, bardzo uniwersalny bronzer, którym po prostu łatwo się pracuje, no i nie ukrywajmy, też wielkość tego produktu jest bardzo zachęcająca, więc mimo ceny to myślę, że wychodzi dość ekonomicznie. Ja również jestem pod jego wrażeniem i myślę, że kupię kolejne opakowanie. Kolejny produkt to również bronzer, natomiast jest to już coś dla fanek kosmetyków mineralnych, mianowicie mowa tutaj o bronzerze w odcieniu Diani marki Ecolore. Ja go już wielokrotnie pokazywałam w swoich tutorialach, ponieważ jest to już z kolei nieco chłodniejszy kolor, natomiast jest on idealny absolutnie do konturowania twarzy, bardzo fajny, taki niezabrudzony odcień brązu, natomiast trzeba się nauczyć zdecydowanie pracować z nim, ponieważ oczywiście jest to produkt sypki, jednocześnie jest on bardzo trwały i jest bardzo intensywny, więc wystarczy naprawdę niewielka ilość, żeby wykonturować nim całą twarz, więc tutaj skłaniam się w kierunku osób, które lubią takie kosmetyki bardziej naturalne, nieszkodliwe, czy też alergików, myślę, że zdecydowanie warto zwrócić na niego uwagę. Kolejny produkt jest to eyeliner w pisaku i tutaj szczerze mówiąc sama jestem zaskoczona, że w ogóle taki produkt występuje w ulubieńcach roku, ponieważ pamiętam, jak jeszcze całkiem niedawno wspominałam Wam, że ja nie przypadam generalnie za eyelinerami w pisaku. Najbardziej lubię jednak eyelinery w kałamarzu lub w pędzelku. A tutaj proszę bardzo, zwrócił moją uwagę taki eyeliner, który nazywa się Love Last Disco Epic Ink Liner. To jest eyeliner marki NYX Cosmetics i mam go również dzisiaj na oczach. Jest to bardzo wygodny i przede wszystkim bardzo, bardzo trwały eyeliner. Przedtem używałam dość długo również eyelinera w pisaku, mianowicie słynnego Eveline Precise Brush Liner. Natomiast problem z nim miałam taki, że on nie był niestety aż tak trwały. Zdarzyło się tak, że pod koniec dnia, kiedy się po prostu troszeczkę bardziej spociłam, to on mi gdzieś migrował na dolną powiekę, a w przypadku tego NYXa mam właściwie wszystko to samo, co w przypadku właśnie Eveline, tylko tyle, że on jest jeszcze, mam wrażenie, bardziej precyzyjny i zdecydowanie
zdecydowanie bardziej trwały, jest naprawdę wodoodporny, a jednocześnie też zmywa się go bez większych problemów, więc jeżeli szukacie fajnego eyelinera w pisaku, to zdecydowanie zwróćcie uwagę na tego z NYXa. Jeżeli chodzi o maskarę, to zdecydowanie polubiłam się w tym roku z maskarą Golden Rose i też powiem szczerze, jestem tym zaskoczona, ponieważ nigdy wcześniej w ogóle nie zwracałam uwagi na maskary Golden Rose. Golden Rose to była dla mnie marka przede wszystkim od oczywiście szminek i od konturówek, ewentualnie od produktów do brwi, ale nigdy nie spodziewałam się, że produkt do rzęs tak mi się spodoba od tej marki. Mam tutaj na myśli maskarę Dramatic Lashes, bardzo fajny tusz, natomiast mimo swojej nazwy on daje możliwość stopniowania efektu, więc przy nakładaniu jednej warstwy ten efekt nie był do końca taki dramatic. Jednocześnie po nałożeniu kilku warstw naprawdę ten efekt był fajny, a rzęsy nadal pozostawały fajnie rozdzielone i bardzo ładnie wydłużone. Jeżeli chodzi o szczoteczkę, mamy tutaj szczoteczkę silikonową. Ja takie szczoteczki silikonowe, powiem szczerze, wolę. No i też podoba mi się to, że mamy tutaj dużą objętość tego tuszu i generalnie myślę, że nie mam się co do czego przyczepić tak na dobrą sprawę, ponieważ ten tusz spełnia wszystkie moje wymagania. Kolejne trzy produkty będą to produkty do brwi i tutaj szczerze mówiąc sama jestem zaskoczona ponownie samą sobą, że spodobały mi się takie produkty. Przede wszystkim jeden z nich, mianowicie kredki. Kredki do brwi to było coś, czego ja kiedyś kompletnie nie używałam. Pewnie pamiętacie, że mówiłam wielokrotnie, że dla mnie brwi to tylko albo cienie, albo pomady i nic absolutnie innego. Kredek nie lubiłam, nie podobało mi się to, jaki dają efekt, nie lubiłam pracy z kredkami do brwi. Aż tutaj, proszę bardzo, okazało się, że Rimmel stworzył coś takiego, co nazywa się Brow Pro Micro. Jest to po prostu bardzo wąska, fajna kredka. Ona ma bardzo przyjemną formułę. Nie jest taka woskowa, nie zalepia tych brwi, nie zalepia tych włosków, nie zlepia przede wszystkim tych włosków taką, wiecie, w taką breję. I z drugiej strony mamy bardzo fajną, taką drobną, precyzyjną szczoteczkę, którą uwielbiam sobie te brwi wyczesywać i nadawać im kształt przy pomocy tej szczoteczki. Także okazuje się, że nawet ja jestem w stanie się polubić z kredkami. Troszeczkę generalnie ta kredka przypomina kredki Anastazji, natomiast cenowo no myślę, że nie ma absolutnie porównania i ja używam odcienia 001 Blond. Ten odcień również bardzo mi odpowiada, ponieważ jest chłodny, ale nie jest za jasny, więc faktycznie widać w ogóle ten efekt i nie muszę już później poprawiać tych brwi niczym ciemniejszym. Drugi produkt do brwi, który bardzo mi się spodobał, którego lubię używać tak na szybko, kiedy nie chcę mi się wyrysowywać po prostu swoich brwi, a jednocześnie chcę, żeby były ułożone, w szczególności wtedy, kiedy nie są świeżo przycięte i nie są świeżo zrobione, jest to żel do, właściwie maskara do brwi marki Bourjois Brow Fiber Ohui i tutaj również podobna nazwa 001 Blond. Te żele lubię za to, że to są pierwsze żele, które pomimo koloru dają naprawdę fajne utrwalenie tych brwi, co jak pewnie wiecie, rzadko się zdarza, bo zazwyczaj jest tak, że marki robią albo żel bezbarwny, który utrwala, albo żele kolorowe, które dają kolor, ewentualnie zagęszczają, ale wtedy już nie za bardzo utrwalają, a tutaj mamy dwa w jednym, no i ten odcień 001 Blond może się wydawać teraz jasny, ale jak widzicie on naprawdę daje bardzo fajne zdefiniowanie tego spojrzenia, bardzo fajnie jesteśmy w stanie nim utrwalić włos, więc jeżeli szukacie właśnie jakiegoś drogeryjnego takiego żelu, maskary do brwi, to zdecydowanie zwróćcie uwagę właśnie na ten Brow Fiber Ohui, całą serię żeli do brwi, tam są trzy kolory, jeśli dobrze pamiętam, moim zdaniem ten jest najciekawszy. Trzeci produkt do brwi, o nim już też wspominałam, jest to mydełko do stylizacji brwi. Ja mam mydełko marki Lash Brow. Wiele osób wiem, że używa po prostu standardowego mydła biały jeleń, chociażby zmoczonego delikatnie wodą. Natomiast mi to mydełko z lashandbrow.pl bardzo, bardzo odpowiada. Jeśli dobrze pamiętam, koszt to było w okolicach 70 zł i to jest mydełko bezbarwne, które ma absolutnie genialny zapach. Klientki bardzo zwracają uwagę na ten zapach. Ja lubię to mydełko za to, chociaż wiem, że niektóre z Was mają z tym problem, ponieważ pisałyście mi o tym, gdy zakupiłyście sobie to mydełko z mojego polecenia. Ja lubię to mydełko za to, że po prostu mam łatwość stylizacji brwi tym produktem, po prostu to nie jest moim zdaniem taki produkt, który jak już bardzo szybko zastyga, natomiast trzeba przyznać, że i tak jest dość szybki, więc to nie jest tak, że możecie sobie nałożyć, przejść do jakiegoś innego elementu twarzy i później dokończyć, tylko to jest faktycznie mimo wszystko bardzo gęsty, bardzo tępy produkt, z którym trzeba po prostu nauczyć się pracować. Ja bardzo lubię po prostu nałożyć ten produkt na brwi zwykłą spiralką,
czapką, czyli jednorazowym aplikatorem do tuszu i wtedy bardzo szybko wyczesuję je w kształcie, na którym mi zależy. No i trzeba przyznać, że jak już zastygnie to mydełko na brwiach, to później już po prostu trzyma się przez cały, absolutnie cały dzień. No i podoba mi się też właśnie, tak jak wspominałam, zapach, ponieważ jest bardzo taki kuszący i jest to bardzo fajne takie dopełnienie całego makijażu brwi. Przechodzimy teraz szybciutko do pielęgnacji twarzy i oczywiście na pierwszym miejscu będzie marka Ordinary, o której robiłam już cały osobny film, w którym mówiłam, czego używam, dlaczego lubię te produkty, które najbardziej podbiły moje serce. Tutaj wspomnę tylko o dwóch, które zdecydowanie zrobiły na mnie największe wrażenie, czyli Peeling Solution, peeling kwasowy AHA 30% plus BHA 2% oraz serum pod oczy redukujące opuchliznę, czyli Caffeine Solution 5% plus składnik EGCG. Oba produkty bardzo lubię, ale generalnie cała marka jest zdecydowanie warta uwagi. Poza tym ceny tych produktów są tak śmieszne, że po prostu to jest aż żal ich nie wypróbować, więc zdecydowanie marka Ordinary jest na pierwszym miejscu w tym roku. W tym roku również, o czym właściwie chyba jeszcze Wam nie wspominałam, mam naprawdę wiele odkryć, jeżeli chodzi o toniki. Właściwie trzy toniki, które zrobiły na mnie największe wrażenie, są wszystkie z marki Pixie Cosmetics. Mianowicie mam tutaj na myśli Glow Tonic, tonik z witaminą C oraz Rose Tonic. Szczerze mówiąc, między Glow Tonikiem a tonikiem z witaminą C nie widzę jakiejś bardzo dużej różnicy. Właściwie różnica jest przede wszystkim w zapachu i w tym, że tonik z witaminą C dla mnie jest po prostu delikatniejszy. Tego Glow Toniku używam głównie na noc, tak na wszelki wypadek, wiecie, jednak tutaj mamy taki typowo złuszczający skład. Ten z witaminą C, powiedzmy, używam go częściej na dzień. Ponadto na dzień bardzo również lubię Rose Tonic marki Pixie Cosmetics. To jest taki bardzo, bardzo delikatny tonik, kiedy chcę ukoić swoją cerę, na przykład jestem w trakcie kuracji tymi kwasami z Ordinary, wtedy używam właśnie Rose Tonic. I żeby też za bardzo nie przyzwyczajać cery, to używam jeszcze w tym roku jednego toniku, mianowicie Vino Pure marki Caudalie. Powiedziałabym, że on też jest taki bardziej napinający skórę, oczyszczający, odświeżający, więc bardziej coś też z grupy tych dwóch, właśnie Glow Tonic czy witamina C, ale generalnie jest bardzo fajny, odświeżający i bardzo odpowiada mi również jego zapach, a jednocześnie dla mojej skóry jest on neutralny, widzę, że ją napina, bardzo fajnie przygotowuje do dalszej pielęgnacji, ale nie jest ani jakiś żrący, ani mnie nie piecze, więc tutaj też zdecydowanie skłaniam się w kierunku marki Caudalie. Jak już mowa o marce Caudalie, muszę tutaj też absolutnie wspomnieć o olejku do demakijażu marki Caudalie. Szczerze mówiąc, byłam do niego nastawiona bardzo sceptycznie, ponieważ do tej pory wszelkie próby zmywania makijażu olejkami w moim przypadku kończyły się momentalnym wysypem następnego dnia. Miałam całą twarz zapchaną pełną jakichś białych wyprysków. W przypadku marki Caudalie i tego dedykowanego olejku do demakijażu nic takiego się nie dzieje, a jednocześnie nie muszę tej twarzy trzeć. Nakładam po prostu niewielką ilość na dłonie, rozcieram razem z wodą i po prostu zmywam całą twarz bez żadnych wacików, bez żadnych ściereczek, bez żadnych rękawic, glove, tylko po prostu sam produkt i woda i naprawdę domywa mi tą twarz świetnie, więc jeżeli lubicie olejki, to polecam ten, to jest pierwszy, który właśnie nie spowodował u mnie żadnego wysypu, żadnych krostek, żadnych zapaleń, więc myślę, że za to też duży plus. Kolejne dwa produkty są to produkty z półki premium. Zastanawiałam się, czy szczerze mówiąc w ogóle o nich mówić, ponieważ jeden krem kosztuje 350 zł i ja je dostałam, nie będę Was oszukiwać, byłam po prostu na evencie, byłam zaproszona na prezentację nowych produktów marki Guerlain i dostałam je, dlatego je testuję sama, nigdy nie kupiłabym sobie kremu za 350 zł, jeszcze mi na to niestety nie stać i myślę, że nawet jakby mnie było na to stać, to i tak bym raczej tego nie zrobiła, bo to jest szaleństwo, żeby płacić 700 zł za krem na dzień i na noc. Jest to seria Abbey Royale i to jest seria, która opiera się na miodzie. Są to produkty bardzo odżywcze, bardzo luksusowe, pachną przepięknie, twarz jest nawilżona, no po prostu wszystko tam się zgadza, słuchajcie, po użyciu tych kremów. Po prostu uwielbiam swoją cerę, uwielbiam to, jak makijaż wygląda po użyciu tych dwóch produktów. Używam ich no praktycznie cały czas, odkąd je mam, czyli jakieś półtora miesiąca, więc to też jakby świadczy o tym, że one są po prostu bardzo wydajne. Tutaj mamy 50 ml w pojedynczym opakowaniu, ale słuchajcie, no nie chcę Was namawiać po prostu do zakupu tych produktów, mimo że są naprawdę świetne, są to jedne z najlepszych kremów, jakie kiedykolwiek miałam, jeżeli chodzi o utrzymanie poziomu nawilżenia twarzy i jeżeli chodzi w ogóle o takie ujędrnienie i odżywienie tej twarzy, natomiast nie kupię ich więcej ze względu po prostu na cenę. Jednak gdybyście chcieli kupić sobie właśnie coś luksusowego i chcielibyście władować jakieś większe pieniądze w kremy, no to myślę, że zdecydowanie Guerlain, cała seria Abbey Royale, włącznie z
serum Youth Watery Oil. To serum też kosztuje około 700 zł, ale jest naprawdę bardzo, bardzo odżywcze. To już takie do naprawdę wymagającej suchej skóry. Są to produkty zdecydowanie warte uwagi. Koniecznie muszę również wspomnieć o produktach marki Khadi. Jeżeli potrzebujecie jakichś masek oczyszczających, ale takich nie takiej typowej siekiery, czyli po prostu masek opartych o glinki, wręcz takie żrące glinki, tylko bardziej zależy Wam na tym, żeby tą twarz oczyścić, a jednocześnie ją troszeczkę tak odświeżyć, wybielić, żeby ta twarz była cały czas nawilżona, to zdecydowanie polecam Wam wszystkie produkty marki Khadi, jeżeli chodzi właśnie o maski. Ja mam z drzewa sandałowego, pomarańczową oraz taką różaną. Wszystkie trzy maseczki są bardzo fajne, natomiast ja myślę, że w razie czego zaczęłabym od tej z drzewa sandałowego, bo mam wrażenie, że ona mi tą twarz najbardziej wybiela, rozjaśnia. No i są to produkty niezwykle ekonomiczne, niezwykle wydajne, więc wystarczy tak naprawdę łyżeczka tego produktu, wymieszać ją czy z olejkiem, czy z wodą, najlepiej z jakimś właśnie hydrolatem i z olejkiem, wtedy zauważyłam, że efekty są najlepsze. I w przypadku tych trzech masek nigdy nie zauważyłam jakiegoś efektu ściągnięcia, efektu poparzenia tej skóry tymi glinkami, po prostu są bardzo, bardzo dobre i są to, no myślę, że obecnie najlepsze maski oczyszczające, jakie mam w ogóle w domu, a mam ich sporo. I tutaj gładko przejdę od razu troszeczkę do produktów do ciała, ponieważ mam serię Rêve de Miel marki Nux, mam tutaj również krem, to nie jest ta seria, to jest Nuxurians Gold, krem pod oczy, ale generalnie produkty z Nuxa to są, powiedziałabym, że troszeczkę takie tańsze produkty, które są równie odżywiające jak ta seria Abbey Royale z Guerlain, ale no mówię, są tańsze i są znacznie bardziej dostępne, natomiast ta seria Rêve de Miel to jest seria również właśnie oparta na miodzie i to jest, słuchajcie, absolutny hit, jeżeli potrzebujecie produktów mocno nawilżających, odżywczych, ale takich mimo wszystko dość tępych w konsystencji. Tutaj mam na przykład krem, to jest taki krem rzekomo troszeczkę tak do zadań specjalnych, ale ja go używam zdecydowanie na co dzień. Jest to krem, który szczerze mówiąc ratował mi twarz podczas pobytu na Fuerteventurze, gdzie całymi dniami, wiadomo, no jednak chodziłam po słońcu, to słońce w listopadzie, wiadomo, nie było jakieś mocne, ale w dalszym ciągu zauważyłam, że ten krem po prostu bardzo dobrze robił mi na skórę twarzy po takich kąpielach w oceanie, kiedy potrzebowałam nawilżenia, kiedy właśnie ta skóra była spieczona tym słońcem. To jest taki właśnie typowy balsam, wręcz bym powiedziała, do skóry twarzy. I cała ta seria właśnie Rêve de Miel, tutaj przejdę od razu do produktów do ciała. Tutaj zdecydowanie również Nux wygrywa. Rêve de Miel, odżywczy peeling na bazie cukru, miodu oraz masło, to jest takie masło olejkowe. Połączenie balsamu i olejku do ciała, dwa w jednym. Ta skóra wygląda, słuchajcie, po użyciu tego produktu wygląda totalnie niesamowicie. Czy lubicie takie mocniej nawilżające balsamy, czy nie, jestem pewna, że się w nim zakochacie, ponieważ to nawilżenie, co się nie zdarza często, utrzymuje się nawet po kąpieli. Więc to nie jest tak, że trzeba się nim smarować praktycznie non-stop, wiecie, po każdym prysznicu musicie się od nowa balsamować, tylko właśnie w przypadku tego balsamu to nawilżenie utrzymuje się naprawdę długo. Zresztą tutaj jest nawet napisane komfort 48 godzin, więc raz na dwa dni ja się nim smaruję i mam później długo spokój. A takie rozwiązanie właśnie połączenia balsamu z olejkiem odpowiada mi z tego względu, że ja inaczej po prostu robię tak, że stosuję balsam i do niego wkraplam trochę olejków. I jeżeli chodzi o olejki, to używam zdecydowanie również tutaj marki Nux. Wydaje mi się, że oni mają naprawdę dużą wiedzę, jeżeli chodzi o to, jak zrobić fajne olejki do ciała, do twarzy i do włosów, takie olejki uniwersalne. Używam dwóch Will Pro Dijet albo wersję Rich, czyli tą taką klasyczną, bogatą do cery suchej, albo wersji Florale, której używam głównie w lato, na co dzień, o tak bym powiedziała, a tej wersji klasycznej używam bardziej po prostu w zimie i na wieczór, ponieważ ona jest troszeczkę cięższa w zapachu. Natomiast uwielbiam oba olejki, dodaję je do balsamów, czasami nawet do odżywki, albo po prostu smaruję nimi, przede wszystkim tą wersją klasyczną, smaruję sobie włosy przed myciem i one są później naprawdę takie gładziutkie i błyszczące, że to jest no takie moje ulubione rozwiązanie właśnie do nawilżenia, natłuszczenia skóry. Jeżeli chodzi jeszcze o tą serię Rêve de Miel, Nux ma jeszcze balsam do ust, natomiast powiem Wam szczerze, że to jest jedyna rzecz z tej serii, która mi nie odpowiada. No dla mnie on po prostu, ta formuła, mi się to nie sprawdza, natomiast wiem, że są też fanki tego, ale no to jest jedyny produkt z tej serii, który mi nie odpowiada. I jak już mówimy tak całościowo o pielęgnacji, to wspomnę jeszcze tylko o perfumach. Jeżeli chodzi o perfumy, które zrobiły na mnie największe wrażenie w tym roku, to jest Linterdit od Givenchy, Linterdit. Bardzo słodki, ciężki, ale elegancki i kobiecy, zmysłowy zapach. Uwielbiam go absolutnie i staram się go nie używać za dużo, ale on się bardzo długo trzyma i naprawdę zwraca na siebie uwagę po prostu ten zapach. Spotkałam się z opinią, że na niektórych
niektórych jest za słodki, więc raczej dla fanek właśnie takich cięższych, słodkich zapachów. Natomiast jeżeli chodzi o takie perfumy bardziej na co dzień, słuchajcie, tyle ile komplementów usłyszałam już od wielu różnych osób na temat tych perfum, że tak jak wcześniej mi się nie podobały, tak zaczęły mi się naprawdę podobać, jak zauważyłam, jak ludzie zwracają na nie uwagę. To jest Kenzo World Power. To są bardzo takie cytrusowe, lekkie, rzeźkie, może lekkie niekoniecznie, ale powiedziałam, że takie średnio lekkie perfumy, bardzo rzeźkie, właśnie taki silna nuta cytrusowa jest tutaj wyczuwalna. Bardzo fajne perfumy i tak jak mówię, właśnie bardzo dużo osób zwraca po prostu na nie uwagę. I co jest też ogromnym plusem, że naprawdę długo się trzymają, wyciągając sweter po jakimś czasie z szafy, który miałam wcześniej spsikany tymi perfumami, no to one się cały czas trzymają i naprawdę ten zapach aż się unosi w powietrzu. Więc jeżeli potrzebujecie właśnie czegoś lżejszego, rzeźkiego, to Kenzo World Power. Natomiast coś cięższego, na przykład do teatru lub na jakieś wyjście, do eleganckiej restauracji L'Inter di Givenchy, bardzo polecam. Włosy, jeżeli chodzi o włosy, to tutaj muszę wspomnieć o dwóch produktach. Oba drogeryjne, oba tanie. Pierwszy jest to produkt, który myślę, że lepiej sprawdzi się dla osób z takimi włosami jak moje, czyli niefarbowanymi, raczej cienkimi, raczej prostymi, tak mi się wydaje, ponieważ no, one nie są jakieś bardzo nawilżające. Natomiast ten szampon rumiankowy z Herbopolu, to jest szampon, który jakoś kupuję, słuchajcie, za 9 zł w aptece i to jest dla mnie totalny hit. Mówiłam o tym szamponie wielokrotnie na moim Instagramie i to jest, słuchajcie, jeden z najlepszych szamponów, jaki ja mam, ponieważ no, jest to szampon, który bardzo fajnie tak nabłyszcza, natomiast te włosy są tak sypkie po nim i tak błyszczące i on tak fajnie podkreśla kolor moich włosów, że to jest po prostu mój strzał w dziesiątkę, jeżeli chodzi właśnie o szampony do włosów. Staram się nie przyzwyczajać włosów za bardzo do niego, żeby po prostu nie stracić tego efektu, ale naprawdę ciężko mi się od niego odzwyczaić. I drugi produkt, który poznałam raptem miesiąc temu dzięki Festiwalowi Kobiet Internetu, ponieważ tam go otrzymałam do przetestowania, jest to suchy szampon w proszku, czyli w takim talku do włosów. I tutaj mam wersję jasną. To jest generalnie produkt EcoCery przeznaczony do włosów rzekomo przetłuszczających się, ale ja lubię tego produktu używać po prostu do drapowania włosów, do uzyskania takiej objętości. Teraz akurat go nie mam na włosach, ponieważ mam świeżo umyte, natomiast jest to absolutnie fenomenalny produkt, ponieważ jest to połączenie suchego szamponu z talkiem do układania włosów, czyli no moje dwa ulubione produkty, a tutaj mam to w jednym. Wystarczy po prostu spryskać włosy i następnie wetrzeć ten proszek delikatnie, czy wyczesać go i naprawdę włosy są po pierwsze jaśniejsze, mają chłodniejszą barwę, łatwo się układają, bardzo fajnie uzyskać dzięki temu produktowi objętość na tych włosach, no i po prostu same och i jach, także jestem zachwycona, że ktoś wpadł na to, żeby zrobić suchy szampon w proszku. Kolejna kategoria są to po prostu akcesoria i pierwsze akcesorium jest to akcesorium kosmetyczne, o którym też już robiłam cały osobny film, więc po prostu odsyłam do tego filmu, natomiast chodzi oczywiście o Lunę Trójkę, nowy model. Kocham Lunę Trójkę za to, jak jest delikatna, jakie ma delikatne te wypustki. Bardzo mi się podoba to, że została troszeczkę przeprojektowana. No i przede wszystkim uwielbiam te filmy instruktażowe służące do modelowania twarzy, do modelowania konturu oka, oczu, szyi. Robię sobie cały ten cykl, wszystkie te 4 filmy po kolei robię sobie 2 razy w tygodniu i naprawdę widzę poprawę, jeżeli chodzi o kontur mojej twarzy, więc no słuchajcie, cieszę się niezmiernie, że ją mam. Sprzedałam poprzedni model, sprzedałam dwójkę, więc mam nadzieję, że osoba, która ją ode mnie odkupiła, cieszy się również jakby swoim zakupem, natomiast ja się cieszę, że mam już jakby ten najnowszy model i bardzo zachęcam Was do tego, żeby sobie tę aplikację ściągnąć, jeżeli też macie swoje szczoteczki soniczne i po prostu masować się zgodnie właśnie z tymi filmami, bo ja naprawdę widzę poprawę, jeżeli chodzi właśnie o modelowanie mojej twarzy. Z takich ciekawych akcesoriów, które też no, bardzo zmieniły moją pracę w tym roku, są to pędzelki z Empiku do eyelinera, pędzelki 5 łamane przez 0, to są takie zwykłe malarskie pędzelki, bardzo, bardzo je Wam polecam, naprawdę wygodnie się nimi maluje kreski na oczach klientek i obecnie nie używam już absolutnie żadnych innych pędzli do malowania kresek, więc 5 łamane przez 0 pędzle z Empiku, one kosztują jakieś śmieszne pieniądze, bardzo, bardzo polecam. I na koniec odejdę już troszeczkę od tematów kosmetycznych, ale chciałam Wam bardzo polecić zegarek, który sobie dzisiaj kupiłam, który sobie w tym roku kupiłam, tak naprawdę przy okazji zakupu prezentu na 50 mojej mamy postanowiłam, że w sumie sobie też kupię zegarek i zdecydowałam się na markę Garmin. To jest zegarek Forerunner 245 wersja Music. Ja muzyki nie słucham przy pomocy tego zegarka, ale po prostu tylko ten był w wersji białej, dlatego go wzięłam. Natomiast no, jest to zegarek teoretycznie dla biegaczy, natomiast jest to zegarek bardzo uniwersalny, bardzo intuicyjny. Mamy do niego dedykowaną aplikację. Odkąd mam ten zegarek i mam aplikację Garmina, nie używam już ani Endemondo,
ani nie używam Adidas Runners, z których korzystałam wcześniej. Jeżeli szukacie bardzo fajnego, intuicyjnego zegarka, który pomoże Wam nie tylko podczas treningów, czy to biegowych, czy jakichkolwiek innych, ja też go do jogi na przykład używam, to zdecydowanie polecam ten zegarek. On na co dzień też fajnie mierzy kroki, jest bardzo dokładny, ładuje się ekspresowo, a trzyma no minimum tydzień, w zależności od tego, jak dużo trenujecie, ale trzyma naprawdę bateria długo, więc bardzo polecam te zegarki właśnie z Garmina. No i obsługa w Warszawie w sklepie firmowym Garmina jest bardzo, bardzo miła. Ja dostałam pełno gratisów w związku z tym, że kupowałam dwa zegarki, ale no panowie są tacy mili, że naprawdę dogadacie się bez problemu. Dają też rabaty bardzo chętnie, więc to też było super miłe. Dostałam darmową, wiecie, darmowy pasek czarny, jakąś torbę z Garmina, więc naprawdę super, 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 same zachwyty i na pewno nie jest to mój ostatni zegarek Garmina. Następny gadżet, który no mam właściwie dopiero jakoś od września, nie, przepraszam, od czerwca, tak, ponieważ kupiłam go na podróż do Czarnogóry, jest to GoPro 7 wersja Black. Teraz jest już nowa wersja, gdybym jakby wiedziała o tym wcześniej, że będzie za niedługo 8, to może bym się wstrzymała, ale kupiłam tą kamerkę właśnie typowo pod wakacje i muszę Wam powiedzieć, że jestem GoPro absolutnie zachwycona. Zobaczcie, jaka ta kamerka jest malutka. Ja używam jej do nagrywania naszych podróży, natomiast nie wiedziałam, szczerze mówiąc, kupując ją, jak wiele jeszcze dodatkowych rzeczy trzeba kupić, żeby móc jej tak naprawdę bezpiecznie i wygodnie używać. Gdybym o tym wiedziała, pewnie bym się jeszcze zastanowiła dwa razy, czy ją kupić, ponieważ tak naprawdę no drugie tyle, co na kamerkę wydałam na akcesoria do niej. Myślę, że nie przesadzę generalnie, tym bardziej, że ona ma strasznie słabą baterię i tych baterii trzeba mieć minimum kilka. Ponadto pierwszy model, który miałam, się strasznie zacinał, więc poleciała raz na reklamację, wróciła zupełnie nowa i ta nowa już się praktycznie w ogóle nie zacina, parę razy się zdarzyło, ale generalnie myślę, że to i tak dobry wynik. Natomiast mimo tych wszystkich perypetii, to uważam, że kamerka GoPro jest naprawdę świetnym wyborem, jeżeli potrzebujecie czegoś tak na szybko do robienia zdjęć, czy do nagrywania filmików z podróży, pamiątkowych, rodzinnych, jakichkolwiek, to naprawdę polecam. Jedyna moja uwaga to, że kamerka GoPro nie radzi sobie w ciemnych warunkach oświetleniowych, więc na to zwracam uwagę. Poza tym do nurkowania, do pływania, snorklowania, zwiedzania, słuchajcie, same plusy. Ja nią też vlogi nagrywam, jakieś tam parę vlogów nagrywałam, które mogliście widzieć, więc naprawdę nie mogę złego słowa powiedzieć na tą kamerkę. Kolejny produkt, już taki typowo domowy, który chciałam Wam bardzo polecić, jest to lampa iScratch. To jest lampa, która ma wymienne tutaj albo lusterko, albo uchwyt na telefon, więc możecie się nim nagrywać, możecie przy tej lampie robić transmisję. To jest lampa, która ma również regulowaną temperaturę barwową, czyli może być chłodna, może dawać światło ciepłe, zimne, białe. Również możemy sobie zmieniać płynnie pokrętłami natężenie tego światła, więc jeżeli szukacie takiej lampy biurkowej do malowania się, ale również do robienia sobie zdjęć, czy do nagrywania się nawet, to zdecydowanie bardzo, bardzo polecam Wam tą lampę. Tym bardziej właśnie, że mamy tutaj wymienne to lusterko, możemy to wymienić na etui, na statyw, na komórkę. Jedyny minus, jaki widzę, to, że właśnie niestety nie jest to zbyt stabilne, ale kiedy ona jest na biurku postawiona, to jakoś to tam bardzo nie przeszkadza. No i plus jest taki, że generalnie można ją ładować nawet z powerbanku w czasie podróży, więc tą lampkę bardzo, bardzo Wam polecam. Niestety cena nie jest niska, ale naprawdę się rekompensuje szybko. Jeżeli chodzi o takie tematy domowe, to bardzo polecam Wam świece Ludwika. Jedną z nich zresztą widzicie za mną i niemalże sobie prawie spaliłam już włosy przed chwilą, obracając się tu do niej. Natomiast to są świece, słuchajcie, z drewnianym knotem. I jak widzicie, ten knot jest szeroki, więc te świece dają bardzo dużo światła, a jednocześnie bardzo tak przyjemnie skwierczą. Wydają taki fajny, fajny odgłos. No nie jest to może odgłos jak przy ognisku, ale blisko. Ponadto bardzo też spodobały mi się ostatnio świece Yankee Candle. To są takie świece duże. Nie mówię o tych małych, okrągłych, tylko te duże. One mają fajną podstawkę, więc też jakby jestem spokojna o swoje meble. No i mają podwójny knot, więc też dają dużo światła i są bardzo przyjemne, bardzo mocno pachną. Ale generalnie moimi ulubieńcami to są jednak cały czas świece właśnie z Ludwika. Poza tą dużą, którą tu widzicie, mam też na przykład taką mniejszą, okrągłą. Ona ma już klasyczny mały knot, ale to jest też ten drewniany, taki właśnie skwierczący, głośny. No i wyglądają przepięknie, nawet razem od razu z tą podstawką. Więc Ludwik podbił moje serce. Tak na szybko myślę, że dostaniecie je chociażby na stronie Yankee Candle, albo dostaniecie je też w TK Maxie i ja właśnie najczęściej właśnie w TK Maxie je kupuję. A z takich jeszcze tematów typowo domowych, to co podbiło moje serce, to właściwie przez Zuzię z La Make Up Belle te Cocolino Intense płyny do pukania tkanin, ponieważ słuchajcie, ciuchy pachną nimi bardzo, bardzo długo, również
po jakimś czasie i cieszę się bardzo, bo bardzo długo szukałam fajnych płynów do płukania tkanin, które by długo trzymały ten zapach. Wypróbowałam różne i niemieckie, z Rossmana, nie z Rossmana, a zauważyłam, że te Coccolino Intense faktycznie najdłużej trzymają ten zapach i bardzo lubię ten Fresh Sky niebieski, bo on jest taki przyjemny, przyjemny właśnie typowy zapach prania. Takie najważniejsze rzeczy powiedziałam, nie wspominałam już za bardzo o miejscach i o wydarzeniach, które zrobiły na mnie w tym roku duże wrażenie, bo tego jest po prostu, słuchajcie, za dużo, natomiast odsyłam już na pewno do vloga z Fuerteventury oraz myślę, że pojawi się jeszcze vlog z Festiwalu Kobiet Internetu, który zrobił na mnie naprawdę ogromne wrażenie, ale w razie gdybyśmy się już nie widzieli w tym roku, to chciałam Wam życzyć wesołych świąt. Mam nadzieję, że spędzicie końcówkę tego roku z najbliższymi w ciepłej atmosferze, że będzie pachnąco, smacznie i że będzie wesoło, no i że będzie po prostu dużo miłości w Was i wokół Was. Widzimy się oczywiście na Instagramie codziennie lub prawie codziennie. No i dziękuję Wam za to, że jesteście ciągle ze mną. Do usłyszenia, do zobaczenia. Pa, pa!